Przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę na oznaczenia taksi wizualnie z zewnątrz, jak jest samochód oznaczony. Samochód powinien być oznaczony według rozporządzenia miasta. Są to konkretne rzeczy. Na przykład w Warszawie jest to syrenka, numer licencji, paski czerwono-żółte, cennik plus naklejka z hologramem, z licencją oraz numerem rejestracyjnym samochodu. Na cennik, który się znajduje na tylnej szybie, znajduje się tam opłata początkowa, również opłata za pierwszy kilometr i w różnych innych taryfach. Dlaczego oznaczenia taksówki są ważne? To jest pierwsza wizualna weryfikacja, czy taksówka jest taksówką, czy też przypadkiem to nie jest tak zwana podszyta taksówka, czyli ktoś nie podszywa za prawdziwą taksówkę, co w efekcie może się skończyć wyższą opłatą, opłatą, która nie będzie nas satysfakcjonowała, a także no, nie będzie, ten przejazd nie będzie bezpieczny do końca, ponieważ ja osobiście zachęcam do korzystania z przejazdów z firm, które profesjonalnie zajmują się transportem taksówkowym, ponieważ tam mamy możliwość zareklamowania usługi, jeżeli oczywiście taka jest taka potrzeba. Co jest w tym wszystkim najważniejsze, żeby po zakończonym kursie mieć ten paragon fiskalny, który jest tak naprawdę dowodem i możliwością, na której możemy zrobić tą reklamację. Bez paragonu fiskalnego trudno nam rozpatrzeć jakąkolwiek reklamację. Według prawa dopiero po zamknięciu drzwi i ruszenie powinno się załączyć 8 zł, czy powiedzmy ta opłata początkowa, i następne opłaty powinny narastać. Jeżeli jest już jakaś inna opłata, to jest to powód do zastanowienia się, czy faktycznie tak powinno być. Jeżeli znajdzie się oczywiście inna opłata, która nam zaniepokoi, możemy zgłosić reklamację do biura, jeżeli jedziemy oczywiście renomowaną taksówką korporacji. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy na przykład poprosić pana, żeby o wyjaśnienie, z czego wynika ta opłata, lub po prostu po zakończonym kursie otrzymać paragon fiskalny, złożyć reklamację do stosownych instytucji, na przykład do Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, wraz z paragonem oczywiście, że usługa została nierzetelnie wykonana lub są jakieś nieścisłości.